Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Jest ta pierwsza. Zapraszam na studio wyborcze. Ja się nazywam Karolina Opolska i zaraz mój gość. A dzisiaj po raz pierwszy w studiu wyborczym Arleta Zalewska, Fakty TVN. Cześć. Cześć, kładę Ale się cieszę, że przyszłaś do no mnie. Bardzo przyjemnie tutaj, dziękuję za zaproszenie. Bardzo, bardzo mi miło. I mam nadzieję, że to jest pierwszy raz z wielu naszych, pierwsza z wielu naszych wspólnych rozmów. No dobra, zacznijmy od początku, czyli od najnowszych informacji. Dzisiaj nareszcie po tygodniu, wielu tygodniach oczekiwania, minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiada zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Obecny Trybunał popełnił samobójstwo instytuc instytucjonalne i moralne, a teraz należy go przywrócić do yy, życia. Czy ty uważasz, że te yy, propozycje są realne do spełnienia? Na pewno dobrze, że się. Pojawiły, bo myślę sobie, że już długo cała, cała koalicja rządowa czekała na nie, aż one się w końcu e, sformalizują, z, na, znajdą na papierze. Już słyszeliśmy w korytarzach Sejmowych, że są, są, są gotowe. No tak, trafiły, są druki, są w Sejmie. Mamy zająć się e, my, obserwatorzy, a politycy, tymi projektami i uchwałami. Czy one się e, zmaterializują w tym sensie, że wejdą w życie? No, ja uważam, że na tym etapie, no tak myślę, że z 80% dałabym, że nie. Hmm. Bo pytany o to, czy te sprawy były konsultowane z prezydentem Andrzejem Dudą, dzisiaj Adam Bodnar i drugi minister mówili, no, że zobaczymy, że mamy nadzieję, że prezydent dołączy się do tej naprawy praworządności. No ja na razie nie byłabym taka pewna. Bo no, te zawsze, kwestie... że politycy Prawa i Sprawiedliwości już dosyć jasno, jasno mówią, że to jest zamach stanu, no tak, on, prawa, będą wymieniać. łamanie tak. prawa i tak dalej. Będą wymieniać i po TVP, po, po mediach publicznych, po prokuraturze krajowej, będą wymieniać właśnie Trybunał Konstytucyjny jako ten przejmowany niezgodnie z prawem czy naprawiany niezgodnie z prawem, czy niszczony według nich niezgodnie z prawem. No, ja nie mam żadnych wątpliwości, że ani do, do tych projektów ustaw, ani do uchwał, ani do zmian w Konstytucji, w Senacie, bo taka jest propozycja, prawo i sprawiedliwość się nie przyłączy. Ja patrzę sceptycznie na, na to, co zrobi w tej kwestii prezydent, nie tylko ze względu na to, że to z nim nie było od początku do końca konsultowane, ale on też yy, mówiąc wprost jest bardzo przewrażliwiony na temat yy, spraw sędziów, których on w jakikolwiek sposób czy nominował. Czy powoływał na no tutaj, jakby nie mam wątpliwości, no tak, że. Tak, on jest bardzo przywiązany do swoich prerogatyw. I pamiętam taką wypowiedź, ja jej teraz dokładnie nie zacytuję, ale z niej wynikało mniej więcej, że nawet jeśli tam były jakieś nieprawidłowości podczas tej drogi powoływania sędziego, to to przyjęcie przysięgi od prezydenta to wszystko wymazuje i teraz tak, już wszystko jest okej. Okay. Tak jest. Co więcej, wiem i, od, i to nawet też oficjalnie chyba pada, padało z ust marszałka Sejmu, ale wiem też z kuluarów, że, że na każdym spotkaniu niemal że z politykami koalicji rządowej, czy to z marszałkiem, czy to z ministrami, i to czy z premierem pada właśnie ta kwestia, że ja sędziów, których ja nominowałem, nie dam tknąć. A wszystkich tych, o których mówi dzisiaj koalicja rządowa, no, na początek w tej uchwale, bo, bo powiedzmy tak pokrótce, że chodzi o to, że, że jakby uchwała, ona nic nie, 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 nie powoduje żadnych konsekwencji ani prawnych, ona nawołuje na tym etapie, jeśli mhm. zostanie w takiej, bo to jest projekt na razie uchwały, jeśli w takiej formie zostanie przyjęta. To ona nawołuje tych e, trzech sędziów, tak zwanych dublerów, i e, panią prezes e, Julię Przyłomską, żeby no, w takim poczuciu odpowiedzialności za. za no i jak wiem, na, i za pewno, trybunał, na pewno oni poczują, tak, to poczucie są, odpowiedzialności jak się w ogóle, pakują, tak. Tak, tak. No, żeby zrezygnowali. Więc e, no ani prezydent ich do tego e, nie skusi, ani oni tego nie zrobią, to jest jasne. Chociaż co ciekawe, no, jak przypomniemy sobie sprzed roku, jak. E, tak zwani sędziowie buntownicy buntowali się przeciwko Julii Przyłęskiej. To jeszcze zanim się zmieniła władza, no to niechętnie by ją właśnie z tego fotela prezes Trybunału Konstytucyjnego sami. No ale potem nie by zostali, a teraz niestety no to tak. by była transakcja łącząca. Dokładnie, więc to już się teraz nie wydarzy. No ja będę się obserwować prezydenta, jak on będzie to komentował. No myślę, że, że możemy się założyć, że to się wydarzy tak, że on powie, dopóki ten projekt nie. Nie wyjdzie z Sejmu ani z Senatu i on nie zobaczy, w jakiej on będzie ostatecznej formule, to, się, to, to on się tam będzie się od tego dystansował. Ale jeśli w jakikolwiek sposób te ustawy ostatecznie czy usuwałyby, czy, czy powodowały wprost zmiany, czy skrócenie kadencji konstytucyjnej tych sędziów, to, no to śmiem wątpić, żeby prezydent to podpisał. A ciekawe, czy prezydent by też to wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Przecież taka jest zapowiedź, że wszystkie ustawy, niezależnie czy będzie je podpisywał, czy nie, będą wysyłane do Trybunału Konstytucyjnego, ze względu na to, że zdaniem prezydenta zostały wadliwie, ten proces legislacyjny został wadliwie przeprowadzony, bo brakuje nam Mariusza Kamińskiego i Macieja Wojsika. To w ogóle by był strasznie śmieszny twist, gdyby ta ustawa, która ma zmieniać Trybunał Konstytucyjny, trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który, no ciekawe, co by w takiej sytuacji orzekł. No to, to, to był już takie pra prawnicze kombo, bo chociaż dobrze by oddawało tą sytuację pra w jakiej się znajdujemy, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, bo jak już mówiłam, ten bunt w Trybunale Konstytucyjnym sprzed roku, ja miałam już takie poczucie totalnego niesmaku. Już te wcześniejsze kwestie typu wyroki, które wielu komentatorów nie miało wątpliwości, że się odbywają po prostu w, czy we wprost w porozumieniu, czy też w jakiejś formie porozumienia z władzą. No to już, co się działo rok temu, ten, to oskarżenia się nawzajem, na blogu sędzia Muszyński swoje, była posłanka PiSu, sędzia Trybunału Pawłowicz swoje. No to już naprawdę miałam takie poczucie, że już ten Trybunał już sięga moralnie i etycznie dna. I już mało kto naprawdę uznaje ten Trybunał jako sąd konstytucyjny. A więc takie kombo wysyłanie w trybie następczym ustawy dotyczącej Trybunału. No tak, tak. Chociaż ja się tylko zastanawiam, to znaczy... Ten temat był dzisiaj poruszony podczas tej konferencji dotyczącej zmian w Trybunale Julii Przyłęmskiej. Pojawiło się pytanie, co z tą feralną ustawą, wyrokiem z 2020 roku dotyczący, dotyczącym prawa aborcyjnego. I wtedy Anna Maria Żukowska, posłanka lewicy, mówiła, że został on wydany z wadą i jest wyrokiem nieważnym, ale to oznacza, że te 4 lata, prawie 4 lata, trzy z kawałkiem od wyroku, to ten wyrok, który doprowadził realnie do śmierci kilku kobiet, był nieważny. I dla, dla mnie to jest w ogóle coś tak niepojętego, że tyle y, tragedii, które się wydarzyły, i w ogóle ta atmosfera potworna, która od tej pory panuje, jest spowodowana czymś, co jest. Y, dlaczego nie było tak naprawdę? To znaczy, tak. Naprawdę to, że posłanka Żukowska powiedziała, że, że ten wyrok jest wydany wadliwie, no to jeszcze jest za mało. Tak? Znaczy ten, ten, ten wyrok wszedł w życie, on jest uznawany. Ja rozumiem, że teraz tą uchwałą Sejm pokaże, czy, czy da sygnał i to też dzisiaj wybrzmiało mm -hmm. z wypowiedzi ministra Bodnara, żeby odpowiednie instytucje, patrz w w tym przypadku szpitale, lekarze nie, nie stosowali się do tego wyroku. No właśnie, no tutaj jest, jest jakby trudne. chaos prawny, mhm. tak? Więc y, dużo ważniejsze w tej kwestii jest to, co wydarzy się w ministerstwie zdrowia, czy co już się dzieje, czy te konkretne rozporządzenia wydawane przez ministerstwo zdrowia, które, czy opinie zespołów, y, które, po które sięga ministra Leszczyna, żeby. Y, Nakładać na szpitale konkretne decyzje, wydawać im konkretne rozporządzenia, żeby oni wiedzieli, jak się zachowywać niezależnie, czy wręcz równolegle do tego no, wydanego z wadą prawną wyroku Trybunału. I to jest tak naprawdę kluczowe, bo ja mam poczucie, że Ministerstwo Zdrowia przede wszystkim, pewnie też Ministerstwo Sprawiedliwości, chociaż tutaj mniej, powinno. Dążyć do tego, żeby tę sprawę uporządkować, a nie jeszcze bardziej prawnie zagmatwać. I, I tak, i wydaje mi się, że to, co ty mówisz, to odpowiedzią na to. To, co będzie kluczowe, to dopóki nie ma ustaw, to właśnie te rozporządzenia czy konkretne wytyczne, które trafią na biurka szpitali i, i lekarzy, żeby wiedzieli, jak w konkretnych sytuacjach się zachowywać. Bo tutaj jakby zasady są bardzo proste i y, życie, zdrowie y, matki, przyszłej kobiety jest tutaj kluczowe. A no czy... bo oczywiście mm -hmm. na, na projekty ustaw, ustawy czekamy. No właśnie, a czy pierwsze czytania tych projektów liberalizujących prawo aborcyjne, ich... ile ich jest? Cztery? Dobrze Cztery. Liczę. To już będzie to posiedzenie Sejmu w tym tygodniu. No, takie proste pytanie zadajesz, a w tej polityce rządowej nie ma okay. prostych pytań. Pojawiły się takie głosy, że tak, czy to, tak, tak. to będzie te, w, te, w tym tygodniu, być może czwartek, ale dzisiaj rozmawiałam rano w TVP Info z ministrą Leszczyną. Ona powiedziała, że nie jest do końca pewna, czy to będzie w tym tygodniu, więc to będzie teraz, czy nie? Tak, to pojawiły się, się ostateczna wersja na ten moment miała być taka, że chyba w czwartek wieczorem mm -hmm. będzie wspólne czytanie, znaczy wspólne, czytanie wszystkich tych projektów tak, ustaw, bo, bo nie może być wspólne, dwie, dwa ale wszystkie. projekty, lewicy projekt Koalicji, koalicji obywatelskiej i, i projekcie trzeciej, trzeciej drogi. drogi. Ale, ale ostateczna decyzja ma zapaść na, i na klubach, a potem na, już na, na prezydium Sejmu. Ja mam takie poczucie, że tutaj jakby dużo chaosu się wdarło w, w te dyskusje o tych projektach. Coś, co wydawałoby się proste i powinno zostać Sejm się powinien tym zająć już, już dawno, bo tu przecież nie mówimy o uchwaleniu tego, tak? mówimy o rozpoczęciu debaty. No, znaczy, na końcu tej drogi legislacyjnej jest prezydent, który. No, znowu, prezydent zmieniał zdanie ostatnio, ale myślę, że jeśli chodzi o kwestię liberalizacji aborcji, to nie należy myśleć o tym, że on podpisze taką ustawę, więc i tak chodzi o to, żeby tę pracę rozpocząć i żeby pokazać, że koalicja, której jednym ze standardowych projektów była właśnie liberalizacja prawa aborcyjnego, przynajmniej nad tym pracuje, a nie kłóci się i to jeszcze kłóci się w, studi w studiach telewizyjnych, bo w jednym w Łodzi zarzuca Szymonowi Hołowni i Władysław Kośniakowi Kamyszowi, że są hamulcowymi, i potem Szymon Chłownie odpowiada mu na konferencji, i to no nie wygląda to poważnie. Nie wygląda to poważnie, szczególnie, że wbrew temu, co próbował mówić Wozimierz Czerzasty ostatnio na korytarzach Sejmowych, na, na spotkaniu liderów koalicji rządowej w piątek w Sejmie, ten temat był poruszany. I ja mam takie poczucie, że tutaj oni się sami zakiwali, i nie chcę już używać takich haseł, że czterech facetów, czterech liderów znowu żongluje tematem praw kobiet, bo tu na Naprawdę nie chodzi o to, na tym etapie nie chodzi o to. Jak prawo zostanie zmienione, tylko żeby po prostu tą dyskusję uczciwie zacząć. Mamy cztery projekty. Każdy z nich w tych projektach, mówię o każdej z tych partii, na papier przelała czy swoje poglądy, czy poczucie, jak to prawo powinno się zmienić. Po prostu powinniśmy zacząć dyskusję. Tam wątpliwości dotyczą tak naprawdę tego, że na, jed... na wcześniejszych spotkaniach koalicyjnych padła decyzja, czy, czy tak, tak się wydaje części liderom, że pada decyzja, że zajmujemy się tym po pierwszej turze, no po prostu po wyborach samorządowych. Mm. Dlatego, żeby nie wprowadzać tego tematu, nie nakładać na to kampanii innych kalek. No tak, tylko że po drodze Tusk powiedział czas temu: nie przepraszam, nie dziękuję, nie, nie idziemy, idziemy razem, razem. Mimo, że na to liczyliście lewicą. No i mimo, że nawet te dyskusje były na dość zaawansowanym mm. poziomie, to, to, to tak powiedzmy jak po koalicyjnemu można by powiedzieć mało elegancko, tutaj telefon został wykonany, no przepraszamy, ale jednak nie. No więc Czerzasty i Lewica, no niewiele im zostało w tej kampanii samorządowej, która i tak jest krótka i tak jest na razie bardzo cicha, bo tak naprawdę to się, ona się dopiero rozgrzewa, tu wybory za chwilę. No i Czerzasty nie miał wyboru, Lewica nie miała wyboru, musieli sięgnąć po ten temat. No i tak, no mówiąc kolokwialnie nim grzeją, bo ja oglądałem relacje z Wrocławia z, z konwencji samorządowej w sobotę, no i to był jeden z, no nie jedyny temat, ale jeden z... Mocno adresowanych, podkreślanych tematów. Wręcz takie nowe hasło ma czerzaste, a potem powtarzały to ministry i posłanki, w sprawach praw kobiet nie ma trzeciej drogi. No więc to tak trochę. No, no tak, to nie... pewien psztyczek w, tak, to, w stronę koalicjantów Więc odpowiadając na twoje początkowe pytanie, no nie, nie powiedziałabym, że na 100% debata odbędzie się teraz. Hołownia mówi, okej, okay, chcecie, dyskutujmy, ale jest ryzyko, że jeżeli padną wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, a padną, bo złoży no je na pewno, na pewno Prawo i Sprawiedliwość, no to w tym chaosie kampanijnym może dojść do tego, że po prostu te projekty przepadną, bo nie uzyskają... to by było bardzo niedobrze. No to by było bardzo niedobre. I, I oczywiście dobre dla kobiet i byłoby też bardzo niedobre wizerunkowo dla koalicji. Bardzo, bardzo. No bo tak czy inaczej wszyscy oni deklarowali y, co najmniej powrót mhm. do czasu sprzed wyroku, a na większość, no tak, większość, bo cała koalicja obywatelska i lewica... Większej liberalizacji niż przed 2020 tak jest, roku, tak, tak. rokiem. Wspomniałeś o kampanii samorządowej i takie sobie tutaj uknułam, bon mod było cztery razy nie, a teraz jest, jesteśmy na tak. Ładny, tak. prawda? E, oczywiście chodzi ja o. Tym... Się podoba. <laughs> tak. No, bo jak była ta kampania referendalna, nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa jeszcze pamięta, że oprócz wyborów 15 października również mieliśmy wtedy referendum, i Prawo i Sprawiedliwość liczyło na to, że zagłosujemy cztery razy nie, a teraz rusza kampania samorządowa. Hasło jest prawa i sprawiedliwości, jesteśmy na tak. I prezes, który jeszcze nie tak dawno mówił, że właściwie być może w przyszłym roku, kiedy odbędą się wybory na Kolejnego prezesa lub przedłużenie kadencji obecnego prezesa prawa i sprawiedliwości, no to on już nie, on już zrobił swoje, no jest w wieku emerytalnym, no ale okazuje się, że jednak tutaj statek na tym wzburzonym morzu nie najlepiej sobie radzi, i prezes nie jest dezerterem, więc hmm. zostanie za sterem. Szalona dzisiaj. Copywriting, to jest wspaniałe. Jesteś zaskoczona tą decyzją prezesa Kaczyńskiego? Nie. Ale nie dlatego, że, że on tak teraz stanowczo o tym mówi, ale, ale p, 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 ba. ja rozmawiałam co najmniej z trzema politykami PiSu, no tak miesiąc wstecz i oni twierdzili, że prezes absolutnie jest przekonany, że idzie już na emeryturę. I że Naprawdę? oni go znają, oni go znają. X lat. I no, on mówił im to i przekonywał ich patrząc w ich oczy, i oni mu uwierzyli. I, I oczywiście ja zawsze tak lubię patrzeć na politykę z zaskoczenia, żeby mieć takie poczucie, że, że jeszcze coś mnie ciągle dziwi na mm -hmm. tej naszej polskiej polityce. No ale nie, nie. Znaczy po, po po przegra nie, no w żadnych to taka deklaracja. Opcji. No bo czy to była taka deklaracja, jak już prezes parę razy takie deklaracje rzucał, e, dzięki którym tam parę osób wyskakiwało i mówiło, to może ja, to może ja i tym razem Mateusz Morawiecki chyba w wywiadzie dla Radia Zet, jeśli dobrze pamiętam, dość przedwcześnie zadeklarował swoją gotowość, a na przykład Przemysław Czarny, który chyba jest, jeśli chodzi o taką um, sprawność polityczną, jest właśnie dużo lepszy niż Mateusz Morawiecki, chociaż absolutnie on nigdy w życiu nie, 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 nie ma mowy. E, czy, 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 czy po co w ogóle taka Ja myślę, że Jest Kaczyński lubi tak po prostu namieszać, namieszać trochę. I, I żeby była jasność, ja, ja też nie mam takiego stuprocentowego, stuprocentowego przekonania, że on ten rok temu nie myślał, że może, gdyby wygrali tą trzecią kadencję, że on gdzieś będzie jakimś honorowym Nie no dobra, chyba tak sama w to nie wierzę, ale no okej. Okay, jakby on mógł mieć takie jakieś tam plany wyznaczając te kolejne daty, ale no jakby Jarosław Kaczyński może nie być premierem, może nie być wicepremierem, może nie być ministrem i tam jakie różne funkcje mamy w rządzie i wokół rządu, ale musi być prezesem partii, który no nie ją kieruje, Bo kieruje. Yy, I tak, nawet jeśli sprawdzał, co zrobił Morawiecki, chociaż mi się wydaje, że on wie, Jarosław Kaczyński wie, że on, gdy on rzuci, że no już, teraz już kończę i że teraz czekam na te, na te delfiny, które płyną w moim kierunku, a potem ich tak tam po głowie, chociaż nie w ogóle, żeby te delfiny sobie tam płynęły swobodnie, ale taka metafora, że po prostu on lubi ich tam trochę potresować i zobaczyć, jak oni będą reagować w takich, w takich sytuacjach. Ale dzisiaj naprawdę, kiedy mam poczucie, że prawo i sprawiedliwość jest w bardzo trudnym momencie i to też... Szczególnie jak jest posiedzenie Sejmu no, jutro ono się zaczyna w sejmie, jak posłowie z całego kraju zjeżdżają się do Warszawy i potem mam takie relacje z różnych wieczornych spotkań w różnych gronach, gdy posłowie Pisu sobie tam komentują, omawiają różne wydarzenia polityczne, no też wiadomo, przy alkoholu, nie tylko przy herbacie czy kawie, to im, im dalej, podobno tam im czas mija bardziej ku, ku północy, to to bardziej są rozżaleni i zdegustowani i zmartwieni, że ta opozycja ich będzie trwała jeszcze długie, długie lata. Więc Jarosław Kaczyński wie, że to on musi być tym, który teraz im pokazuje kierunek i mówi, nie, nie, to jeszcze nie ten czas, żebyśmy, żebyśmy się tutaj składali broń. Szczególnie, że jak czytam dzisiaj jego wywiad w sieci, to. No to mam takie poczucie, że on właśnie pociesza tych swoich działaczy w terenie, że, że nie martwcie się, to nie jest aż tak źle, jak Wam się wydaje. A jeśli Wam się wydaje, że jest źle, to ja jeszcze tutaj nieraz takiej trudnej sytuacji nas wyprowadzałem i on tam ich tak przekonuje, przekonuje. No tak, ale może przekonywać, przekonywać, ale wszyscy widzimy, że prezes no, jest w formie gorszej niż był, ale to też jest naturalne. No, to już jest bardzo dojrzały człowiek i też ta kampania musiała być dla niego bardzo męcząca. On jeździł przecież przez ileś miesięcy, potrafił mieć dni, gdzie był rano w jednym mieście, a po południu w mieście oddalonym setki kilometrów, to by wykończyło młodego człowieka. Bardzo zmęczyła, co dopiero naprawdę pana w wieku. Ile lat ma teraz prezes? 70? No Będzie miał 70. No to musisz spełnić. 48? Proszę 48 ile lat. Ma Rok? Prezes Jarosław 40 Kaczyński. Zaraz to sprawdzimy. Czerwiec 48. 74 lata. 74 lata. No tak, no słuszny wiek i tutaj jest niewątpliwym faktem, że prezes prędzej czy później, raczej w tym wieku już prędzej, będzie musiał tę swoją karierę polityczną w jakiś sposób zakończyć. I myślę, że to jego otoczenie również to czuje, że to też nie jest ten prezes, nawet ten prezes z 2019, z poprzednich wyborów. Więc na pewno tam w głowach gdzieś różnych pojawia się pomysł, że jak nie prezes, to kto? Przemysław Czarnek, Mateusz Morawiecki czy Andrzej Duda? Ja nie, znaczy nie mam takiego poczucia, że prezes, czy, oczywiście on ma lepsze, gorsze momenty, tak, mhm. czy po tych czasach operacji, czy tutaj kolano, jedno kolano, drugie kolano, był wyłączony tam parę tygodni z zjeżdżenia, chodzenia czy biegania, ale przyznam szczerze, że jak łapiemy go, teraz jest taka możliwość, na sejmowych korytarzach zadajemy pytania, no to oczywiście on, ma lepsze, gorsze momenty, no to jest starszy człowiek, ale ja nie mam takiego poczucia, że on, że on się jakoś tam czy zdrowotnie, czy politycznie kończy. Wręcz przeciwnie, mam takie poczucie, że na przykład na tej samorządowej konwencji ostatnio w Warszawie to on, no to, to, to jego wystąpienie było, one są krótsze, one są powtarzalne, tak, to co do tego ale możemy dyskutować. To co dyskutować. on mówi na tych sejmowych korytarzach? Czy on takie rzeczy wcześniej, no mówię o tych na różnych... Na pewno to, co mówi, to nie podoba się jego no e... otoczeniu. No właśnie, bo on mówi rzeczy... Bo mówi szczerze. Mówiąc często. delikatnie kontrowersyjne, ale to naprawdę jest eufemizm. A tak naprawdę, no mówi rzeczy straszne, no bo tam i, i już nie wracając, ale i było gestapo, i były tortury, i były też, no, no różne, różne rzeczy. No i teraz to, to on je mówi specjalnie. On zawsze tak, tak mówił, zawsze tak myślał, tylko wcześniej był lepiej izolowany. Pytam ciebie, jak stałoby za, by walczynie sejmowych korytarzy? Był wcześniej otoczony szczelniej kordonem ludzi, którzy nie pozwalali mu powiedzieć, dziś to, co naprawdę myśli, czy teraz po prostu to też jest jakiś wyraz frustracji po przegranych wyborach? To, to jakby rozdzielając to, o co pytasz. Tak, wcześniej nie mieliśmy do niego tak dużego dostępu, jak dzisiaj mamy pełen dostęp mm -hmm. tak naprawdę, no bo poza kuluarami sejmowymi możemy wejść, wejść i, i zadać mu wiele pytań. Ja mam takie poczucie, że Jarosław Kaczyński w ogóle lubi odpowiadać na takie bezpośrednie pytania. o jak, jak mu się zada dobre pytanie, do które do, do, do niego trafi. Mm -hmm. W takim sensie, że nie będzie czy tam jakaś posłanka nas odpychać, czy poseł, mm -hmm. czy, czy, czy tych pytań nie będzie za wiele, to on zaczyna na nie odpowiadać jedno po drugim i i no i tak jak powiedziałeś, odpowiada szczerze. A to, że te odpowiedzi są takie, to ja nie mam wątpliwości, że one zawsze bardzo często takie były. Czy dzisiaj, czy jeszcze w czasach opozycji, czy on, on na tych sejmowych korytarzach odpowiada dość szczerze i dlatego był izolowany, bo jego otoczenie twierdziło, że no właśnie, żeby, żeby go po prostu nie dopuszczać do, do nas do dziennikarzy Którzy mogą mu zadać kilka pytań bezpośrednich i wtedy on mówi szczerze i otwarcie, Zresztą, no też pewnie i, i Państwo, którzy nas oglądają, i ty pamiętasz, tych konferencji nie było dużo. Nie. W, w, w czasach parlamentarnej kampanii ich nie było praktycznie wcale. Ja pamiętam, jak w ostatnim dniu kampanii, to była już taka finałowa podróż po jego. Prezesa okręgu, czyli y, Okręg Świętokrzyski, i to y, jakaś tam jedna z pierwszych takich, takich spotkań jeździłam za prezesem, on był w jakiejś remizie, i, i ja go zapytałam, czy się nie boi utraty władzy. Jak, jak to było mniej więcej jakoś tak pytanie, a on to trwało tam parę sekund, jak on przeszedł, bo oczywiście usłyszał pytanie, zastanowił się, i odchylił się do mnie i powiedział, tak, takim żartem, y, coś na takiej zasadzie, teraz trochę parafrazuję, ale to było coś na tej zasadzie, jak za 40 lat, Przecież ja wtedy nie będę żył. I to a? było piątek, morek, piątek, no, a w niedzielę wiadomo było, co się mm. wydarzyło. Także Jarosław Kaczyński dość odpowiadał szczerze, że on niestety niestety, no, czasem sięga po żarty takie czy inne. No i te ale... nie, nie zawsze mu wychodzą. Nie zawsze, ale miałam takie poczucie, że on wtedy naprawdę uważał. Nie wiem czy no, z raportu, e, raportów, w cudzysłowie Jacka Kurskiego mm. wiemy, że mm. był, był przekonywany, że ta władza jest w zasięgu ręki, że, że ona będzie. Ale ja mam takie poczucie, że on wtedy w ostatnich tych kampanii naprawdę uważał, że oni ciągle mają szansę na zwycięstwo. No to, to, co ich pokonało, to gigantyczna frekwencja. No ja słyszałam takie głosy też, że podobno trochę było tak, że prezes był trzymany w takim no nieco przesadzonym, przesadzonej wizji tego, jak wysokie jest poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Także dlatego, żeby nie tracił tej werwy, z jaką w ostatnich tygodniach, miesiącach jeździł po Polsce. A tak naprawdę... wtedy miałem poczucie, że ta werwa spada. Wtedy on był tak? taki osowiały, na tych różnych no, występach. tak włożony był. Pamiętam wtedy właśnie ten ostatni dzień piątkowy, ten plan nawet tych wizyt, już tak dokładnie pamiętam, ale to były czasem takie spotkania, które miałam takie poczucie, że w ostatnim dniu kampanii gdzieś go wożą tu do jednego miejsca, do drugiego. No wtedy już miał prawo być zmęczony, ale że w ogóle że tak Ale, ale się... miałam też takie poczucie bez sensu tych spotkań, że no. to było trochę tak, że ci posłowie z Świętokrzyskiego sobie go wyrywali, że dobra, ja go tu zawiozę w to miejsce i tutaj tam przedstawię. Po to, żeby się sfotografować. Żeby tej, się tak? sfotografować i tutaj to było takie kampanijnie, no mocno i bez sensu, i te miejsca były bez sensu i też były oddalone od siebie. No ale yy, tak, ale on był na pewno utrzymywany w takim turbooptymizmie, wtedy, jeśli chodzi o sondaże. Bardzo dużo dostajesz komplementów, chcę Ci powiedzieć. O. W ogóle dostajesz komplementów, że jesteś super, że jesteś super dziennikarką i że masz wspaniałą, piękną dykcję, ale dostajesz bardzo dużo komplementów dotyczących Twojej koszulki Metaliki A. i Twoich okularów, więc ci je przekazuję biorczo. Ale Piona też... na koncercie, tak, w wspaniałym dwudniowym koncercie. Cudownie. Tak, było wspaniale. Nie byłam nigdy na koncercie Metallica. A ja byłam nawet podwójny. Wow, ale dostałyśmy też super naklejki. Cezary Zieliński, bardzo dziękujemy. Piotr Wasilewski, Mariusz właśnie z komentarzem, że super koszulka Metaliki, Anna Nsun, która jest naszą stałowicką z, i pozdrawia wybory kobiet. Wybory kobiet Dziękuję to jest bardzo. podcast, który Arleta prowadzi razem z Olą Pawlicką dla Newsweek' i TVN, i faktów, tak? Czy dla TVN, tak. tak? 24 tak Słucham tego podcastu serdecznie Państwu polecam, jest bardzo fajny. Jacek Kondracki, Mr. Morial z komentarzem ministrowie niszczyli papiery Przyłębska zastawę Zmyśliwe to jest dość. Bardzo Ale bardzo. doceniamy. Tak, Anna Ansan ma jeszcze pytanie dotyczące ustawy, tego projektu ustawy nieco liberalizującej prawo aborcyjne, który prezydent Andrzej Duda zaproponował ten projekt po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ale jeszcze do tematu wrócimy, zwłaszcza, że we Francji dosyć tak. przełomowa stała się rzecz, jeśli chodzi o aborcję. Ale tak jak mówię, wrócimy do tego, bo chciałam skończyć ten wątek Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że 2 marca miało się od być coś, co się nazywało Kongresem Sił patriotycznych. I to miał być taki kongres jednoczący środowiska prawicowe. Co ciekawe, ten kongres w ogóle miał się najpierw odbyć w styczniu. Prezes Kaczyński zapowiadał go jeszcze w listopadzie, że będzie taki kongres w styczniu, który pokaże siłę, pomysły i tak dalej. Potem ze stycznia został przełożony na luty, a potem z lutego został przełożony na drugi marca, a teraz okazało się, że on się nie odbędzie, to znaczy odbędzie się dopiero przed wyborami do Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za kongres Przemysław Czarnych mówi, że ten kongres będzie całkowicie poświęcony sprawom traktatowym i europejskim. Ja się tak zastanawiam, czy to przekładanie tego kongresu, który no, jak już miał się odbyć w marcu, to miał być taką um, inicjacją kampanii samorządowej. E, to jest dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma do zaoferowania nic dotyczącego kampanii samorządowej i czeka na te wybory europejskie, bo wtedy można wjechać z tą antyunijną, antyimigrancką e, kampanią, no, która jest przetestowana, bo ona była powtarzana przy każdych wyborach. Jak ty myślisz? Ja myślę sobie tak, że jak prezes to zapowiadał, to po prostu wymyślił sobie coś, co a, tak w styczniu zrobimy i tam ktoś się będzie no, o to martwił. W listopadzie, jak się myśli o styczniu, tak, to jest strasznie dużo czasu. Da, dużo czasu, więc prezes potrzebował czegoś takiego chwytliwego, a tutaj zrobimy, jesteśmy tuż po, po wyborach, jest tak, to zrobimy taki kongres. No i temu biednemu Czarnkowi to zlecił do zrobienia. No i potem jak przed styczeń, nawet końcówka, bo to pamiętam, że Czarnek przekładał to pod koniec stycznia, kiedy tam już dwa dni zostały, stycznia, no to wtedy Kaczyński mówi: Nie, no to już nie róbmy tego, zróbmy to w lutym, potem zróbmy to w marcu. A tak naprawdę to problem polega na tym, że taki kongres tak czy inaczej byłby wciąż rozliczeniem Prawa i Sprawiedliwości za porażkę, bo to się publicznie nie odbyło i oni się tego po prostu boją. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia jest taka, mam wrażenie, że dzisiaj też nie ma. Tak naprawdę paliwa do takiego kongresu, bo, bo to nie może być. Bo jak ja ci patrzę na te konwencje, no poza tym Jarosławem Kaczyński, który tam ciągle bądźmy razem, y, jesteśmy na tak, i on tam z tej mównicy po prostu ich tam wszystkich mobilizuje, to jak ta kamera jedzie po tych ludziach, to tam machają i tyle. I tam werwy <grym> zero. Ja byłam na milionie kongresów y, Prawa i Sprawiedliwości i wiem, kiedy lud. Ma energię, a kiedy jest po prostu taki na zasadzie, teraz, że przyszliśmy poszliśmy. i poszliśmy. Dzisiaj tej, tej energii, energii nie ma. I ani nie ma hasła, wokół którego można to zbudować, ani nie ma, czyli zjednoczyć prawicę, bo Jarosław Kaczyński wie, że nie Tusk, Tusk, Niemiec, Tusk z Berlina, Tusk z Brukseli to już jest za mało, więc ani nie ma hasła takiego, który by tą prawicę faktycznie zjednoczył i pociągnął do góry, ani też po prostu nie ma werwy w ludziach, bo raczej jest takie na zasadzie. Co się dzieje? Straciliśmy władzę, nie umiemy sobie z tym poradzić. A za chwilę stracimy władzę w samorządach, a to już będzie w ogóle katastrofa. No bo tam jest masa stanowisk i, i masa, masa frukt, której które no prawo i sprawiedliwość ma, bo wciąż w, w, sporo, w sporej liczbie sejmików rządzi. A dzisiaj to z różnych sondaży, z różnych wyliczeń wewnętrznych obu partii to tam jest trzy, może dwa, w zależności. Jak, 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 jaki będzie ten wynik wyborów, ale na przykład takie, takie sejmiki, jak Świętokrzyskie, które było siłą, wiem skąd idą z trzeciej drogi, że każde badanie im pokazuje, że tam koalicja przejmie władzę. Więc, no, no mówi się, więc to że to będzie ogromna że porażka. To PiS może pisu. zostać z jednym sejmikiem albo nawet w najgorszym dla pisu scenariuszu, w ogóle z żadnym. No i teraz... To podkarpackie z tego co wiem, to raczej, raczej tak. utrzymają i tam jest jeszcze walka o dwa się toczy. A, no i też na przykład tutaj wracając do, do, tej, do tych twoich pytań o projekty ustaw dotyczące aborcji, czy w ogóle takie kontrowersyjne projekty ustaw dla um, części wyborców czy prawicy, czy tych powiedzmy centrum prawicy, to ja też słyszałam w trzeciej drodze. Że oni na początku mieli takie, tak, taką decyzję, nie rozpoczynajmy tej dyskusji w kampanii samorządowej, a na pewno nie na finiszu, bo no, jest jakaś grupa wyborców prawej Sprawiedliwości, która jeśli zmieni partię, na którą chce głosować, to będzie to raczej zmiana na trzecią drogę i, i po prostu nie, no, nie, nie odstraszajmy ich, tak? takie argumenty też gdzieś tam się pojawiały. Więc no tak, no, Jarosław Kaczyński wie, że utrata władzy w sejmikach będzie jego i jego partii dużo kosztować. I na lada dzień, czyli tam niespełna dwa miesiące później są wybory europejskie, które jeśli to się potwierdzi, ja wiem, że taki scenariusz leży na stole, że Trzecia Droga pójdzie z Koalicją Obywatelską, czy zastanawiają się nad tym, żeby pójść jako ta partia IPP, czyli tak naturalna ich grupa polityczna w Brukseli czy, czy w Strasburgu w Parlamencie Europejskim, to, no to to będzie ogromny problem, bo wtedy słyszałam w Trzeciej Drodze, że to będzie walka o 50%. Więc po słabym wyniku w wyborach samorządowych, trudnej kampanii europejskiej dla Prawa i Sprawiedliwości i, i jednej silnej liście, jeśli to się oczywiście wydarzy, Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi. No i gdzieś lewicy, dla której europejskie wybory na pewno będą łatwiejsze niż wybory samorządowe. No w samorządowych lewica rzadko wypada no, dobrze. Tak. To, no to, to, to PiS, dla PiSu ten czerwiec będzie... No, trudne. Zwłaszcza, że Parlament Europejski to jest takie miejsce, w którym można sobie przezimować, mówiąc tak kolokwialnie, ten czas opozycji, no bo tam jest bardzo dobre wynagrodzenie, właściwie jest się z daleka od tego piekiełka naszego polskiego i to śmierdzące euro wcale tak nie śmierdzi, jak się okazuje. Szczególnie, jeżeli jego jest sporo. Właśnie, tym bardziej, że jego jest sporo. Jest bardziej, <laughs> jego jest sporo. E... No, ale pojawiają się takie nazwiska jak Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Daniel Obajtek, o którym zaraz sobie porozmawiamy, Którzy mogą szukać właśnie schronienia w Parlamencie Europejskim. I podobno to też w tych nawet obecnych europarlamentarzy, europarlamentarzystach prawa i sprawiedliwości budzi pewien niepokój, no bo tych mandatów wiadomo, że będzie mniej, a w dodatku pojawiają się nowe chwytliwe nazwiska, i nagle okaże się, że. No i, i, i gdzie się wszyscy ludzie pójdą? W opozycji już nie ma nic spółek skarbu państwa, gdzie można w różnych miejscach ludzi zatrudniać, już nie ma, już nie ma instytucji, nie ma i nie będzie nawet Parlamentu Europejskiego. No tak się sprawdza lojalność i wierność, powiedział Jarosław Kaczyński, że czasem są grube czasy i tłuste czasy, a czasem chude i trzeba czekać. A tak serio to, jakby zobaczyć, ilu polityków Prawa i sprawiedliwości jest chętnych do pójścia do Parlamentu Europejskiego, ilu byłych ministrów, obecnych posłów, tych obecnych europarlamentarzystów i jeszcze i wokół tam kilka nazwisk by się znalazło, tak jak mówisz, Daniel Obajtek, no to te listy by musiały być, nie wiem, ze 100 mandatów PIS by musiało chwycić, żeby ci wszyscy się na tych na, 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 na tej listach zmieścili a tak serio to z tego co ja wiem to Jarosław Kaczyński będzie czekał po pierwsze do ostatniego momentu żeby ogłosić listę a po drugie on powiedział obecnym parlamentarzystom że no hola hola tak tutaj parlament dla niego jest kluczowy i nikt z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości którzy są dzisiaj posłami do Parlamentu Europejskiego nie pójdzie tam się nawet mówi nawet o... jeśli mieliby być jakimiś takimi lokomotywami to nie tam się mówi chyba o dwóch nazwiskach wiem że obiecał miał to obiecać Kuchcińskiemu miał to obiecać Terleckiemu ale na końcu i tak on może powiedzieć Panowie, no ja was tu potrzebuję, i, a tam tamto, wiadomo, że emerytur albo wypoczynek. Jacek Kurski podobno też o tym myśli. No i właśnie, no teraz ma pewne doświadczenie w Parlamencie Europejskim. Ma, 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 no. i w ogóle w instytucjach międzynarodowych. Więc jeśli. A, no tak, pozdrawiamy. Jeśli, jeśli chodzi o te, o te nazwiska i o te lokomotywy, to wydaje mi się, że. Będziemy obserwować w najbliższych tygodniach walkę i, i wewnętrzną, i ta walka będzie między potencjalnymi kandydatami na europosłów trwała. Ona też się też jak wciąż, wciąż gdzieś tam w mediach dzieje i słychać różne uszczypliwości na, na różne tematy, na temat różnych posłów. Ale tak, wydaje mi się, że kamiński Wąsik Obajtek to no, to są chyba dzisiaj takie nazwiska, które, nawet jeśli w najbliższych dniach pojawią się na ich tematy różne informacje, to wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński na nich postawi. No wywołałaś, chcąc nie chcąc właśnie Daniela Obajtka i różne informacje, które na jego temat się pojawiają w ostatnich dniach, bo Onet piórem Jacka Harułkowicz'a w kilku tekstach opisał akcję CBA, w której podsłuchiwanym był właśnie Daniel Obajtek, co prawda tam podstawowym celem był jego najbliższy współpracownik Adam Burak, ale w związku z tym, że panowie dużo i szczerze ze sobą rozmawiali, no to tych taśm Obajtka się znalazło sporo. To tak, zaraz na... potem cię zapytam o to, czy to nie skreśla Daniela Obajtka w oczach prezesa. Wiem, co mi odpowiesz, ale i tak cię o to zapytam. Natomiast zastanawiam <gry> się, co cię w tej sytuacji najbardziej szokuje. Czy to, że w momencie, kiedy w Polsce naprawdę niczego nie było, bo to jest te taśmy, to jest początek pandemii, to jest sytuacja, w której brakuje maseczek, brakuje środków tych higienicznych, płynów do dezynfekcji. Właściwie nie ma niczego, nie ma niczego do tego stopnia, że są organizowane zbiórki nawet po to, żeby kupić pracownikom medycznym sprzęt, bo jego po prostu nie ma. Nie ma tych środków w DPS-ach, nie ma w placówkach edukacyjnych. No A nie na to ma. wszystko nakłada się niepewność i strach. Tak. Nie mamy tej wiedzy, którą mamy dzisiaj. Nie mamy szczepionki, która się pojawiła Nie pojawi mamy szczepionki, też nie mamy wiedzy do końca jak to, jak to, jak to zakażenie, zakażenia się prze, prze tak. odbywają. Więc jest ta niepewność i strach, więc wszyscy się chronią, no bo tak, tak nam też zalecają. Tak? tak. A w tym czasie okazuje się, też to dla mnie jest nie do końca jasne, jak to było, że Papież Franciszek poprosił akurat prezydenta Dudę o to, żeby Polska, dlaczego Polska miała dostarczyć te środki do Watykanów, ale zapala się tutaj taka żaróweczka, jak w kreskówkach Danielowi Obajtkowi, który mówi, no świetnie, używając wielu słów powszechnie uznawanych za niecenzuralne, że to jest w ogóle wspaniałe, że teraz on będzie mógł się pokazać jako taki człowiek wrażliwy z charyzmą i wysyłamy Tira do Watykanu, rozumiesz, tam do, tego, chyba, tak, do, tego, do tego Buraka mówi, Wiesz, rozumiesz, wysyłamy tego tira, srebrne maseczki te z jonami srebra. I tam jest taki moment, że nie mamy tego wszystkiego. To weźmy z tego drugiego, jakiegoś innego transportu generalnie. E, no ta sytuacja to jest jedna. Druga to jest, że nagle w tym wszystkim pojawia się Pan Izdebski, czyli słynny handlarz bronią, który podobno nie żyje, chociaż niektórzy stawiają znak zapytania na końcu tego zdania, o jego śmierci, który podobno jest wystawiony przez służby i leci samolot pusty do Chin, i wraca pusty, bo. Pan Pan Izdebski się nie wywiązał z umowy, ale to nie przeszkadza w tym, żeby raz jeszcze się z panem Izdebskim dogadać. I na końcu okazuje się, że ci agenci CBA, którzy zebrali ten cały materiał dowodowy i przekazali go swoim przełożonym, próbowali kilkukrotnie przekonać swoich przełożonych, że to jednak jest sprawa, którą należałoby się zająć. Okazało się, że jednak nie. Jak pytasz mnie, co mnie w tym zaskakuje, hmm, no właśnie. Czy odpowiedzieć pewnie, że wszystko. Jak tak sobie pomyślałam na, na temat różnych tych wątków tej sprawy, no to nawet Byłabym w stanie zrozumieć, że w jakiejś tam rozmowie prezydenta z papieżem, kiedy Włochy wtedy były faktycznie w bardzo trudnej tak, sytuacji. Tak, no Włochy, nie wiem, czy to jeszcze państwo pamiętają, ale liczba śmierci we Włoszech była dramatyczna. I ona nas uderzała i ta fala tam była najpierw i to i to faktycznie było takie wstrząsające, no bo to, to też jest taki kraj blisko wielu Polaków jeździ tam na wakacje. Mm -hmm. I to było dla mnie pamiętam wtedy bardzo takie uderzające i jestem sobie w stanie nawet wyobrazić że prezydent rozmawia czy o tym czy o jakiejś, jakiejś pomocy ewentualnej z papieżem i mówi mu no my tu mamy możliwość przekażemy. Yy, więc więc nawet gdzieś jestem w stanie sobie to wyobrazić. Bardziej przeraża mnie to że te środki tak jak mówisz były Wtedy też potrzebne w szpitalach, i nawet z tych dokumentów, które Jacek ujawnia, i, i z tych relacji um, funkcjonariuszy, którzy wtedy to zapisują w raporcie, um, funkcjonariuszy CBA, jasno się pojawia, że one jadą do Watykanu kosztem właśnie um, ochrony dla pracowników Orlenu i dla, do, do, mm. środków, które mają trafić do szpitali. Tak? Więc tutaj no to ten entuzjazm Obajtka, kto, który wynika z tych, z tych rozmów z jego współpracownikiem Adamem Burakiem, no entuzjazm, że możemy papieżowi wysłać, to jest takie wspaniałe i tam te, te wulgaryzmy padają, to no tak, no to no co najmniej mnie to że ten rozczarowuje. Mnie to wiem, jakoś też to, tak uderzyło, ta że ten słowa. entuzjazm dotyczy wyłącznie tych korzyści wizerunkowych, które Daniel Obajtek i Orlen mogą odnieść, a nie nawet tego, że to super, że tak. tam to zajebiście, że to pojedzie do Włoch i my tam pomożemy dlatego tym właśnie, Włochom, po, po, którzy umierają masowo, tylko on jest taki podekscytowany, dlatego że on może sam sobie pomóc i że to on Daniel Obajtek wyśle teraz tiry do Watykanu do papieża. Dokładnie dlatego jakby zarysowałam to Tą pierwszą jakby warstwę, że, że no, byłabym sobie w stanie wyobrazić, jeśli kraj pomaga innemu krajowi, który jest w dużo trudniejszej sytuacji. Ten entuzjazm dotyczący i wizerunku samego prezesa Obajtka, który wynika z tej części rozmów, które poznaliśmy, czy tego, jak. jak i to też jest relacja czy wniosek funkcjonariuszy CBA, którzy napisali to w raporcie, że to miało wpłynąć na kampanię wyborczą prezydenta Andrzeja Dudy, no bo dodajmy, że to jest też ten czas, kiedy mają mhm. się wtedy odbywać, a potem się odbywają Tako wybory prezydenckie. to jest bardzo zastanawiająca, że gdyby te wybory prezydenckie odbyły się w terminie, w którym miały się odbyć, jeśli nie, to z przy tym całym zamieszaniem z wyborami kopertowymi, to ten, te tiry do Watykanu miały dojechać chyba dwa dni przed wyborami samymi. Ale to. To, co mnie uderza, bo już nie zadziwia czy nie zaskakuje, ale uderza, to jest to, że tam pojawiają się informacje, że nie ma podstawy prawnej do tego, żeby Orlen mógł wysłać tak. do Watykanu. Już tak upraszczam. Ale Watykan jakby na to nie postawia linie... faktur. Tak, i też do ambasady, że to, jest, że to jest problem, że nie można tego zrobić w ramach różnych innych akcji. I, i z, tych, z tych rozmów opublikowanych wynika, że obaj tak mówi, nie jest istotne, znajdźcie podstawę prawną, wymyślcie coś, stańcie na głowie, tak? Tam chyba pada taki zwrot, żeby je wysłać. I to jest coś co no to jak przy takiej sprawie szukaj podstawy prawnej znajdź się, żeby to się odbyło no to pytanie jest czy przy innych sytuacjach też nie było takiego hmm, ciekawe no hmm, ciekawe czy no przy właśnie. innych sytuacjach tak nie było na pewno nie więc to jest dla mnie takie takie uderzające i yy, a tak naprawdę to jak sobie przypomnę też nas wszystkich, tak? Bo my jako dziennikarze chodziliśmy do pracy, mm. lekarze, moja mama jest pielęgniarką. Pamiętam, jak wtedy z koleżankami e, poprosiłam ją, żeby, bo też nie mieliśmy kontaktu, ona no, pracowała w szpitalu, mm. więc to w przychodniach, gdzie ten kontakt z e, przychodniach, gdzie ten kontakt z, z pacjentami no, był bezpośredni, no tak. którzy przychodzili po pomoc, to pamiętam, że mama z koleżankami wysłała mi takie nagranie, jak one szyją sobie maseczki gdzieś tam po godzinach. Jak se nałożę na to, co się tam dzieje Morlenie, potem walka też to z innych tekstów, Jacka wynika, jak była walka o to, kto ma tańsze płyny. Tak, czy między... ten od Morawieckiego, ja o bajtek, czy ten król od, od, od Sasina. Śpinem, no. To myślę sobie, kurka wodna. no. To nie był czas na takie zabawy, i to był czas na. na... Powiedzenie, czy znaczy państwo miało zdać egzamin, my, obywatele, mieliśmy zdać egzamin, i mam poczucie, że dzisiaj jak patrzy na nas, to wydaje mi się, że tak, różne obywatele grupy tak zdali, zdali egzamin, egzamin bo, bo stosowaliśmy się do zaleceń, nosiliśmy maseczki w większości, sobie pomagaliśmy zajmie. sobie i tak egzamin zdali lekarze, pielęgniarki, Ale egzamin pracownicy, jak na przykład Pocz... Pracownicy poczty, bo, listonosze, Ale też pracownicy na, Orle... na, 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 na stacjach benzynowych no tak. Orlenu, kiedy oni obsługiwali, mm -hmm. yy, gdzie też tam wielokrotnie chodziliśmy po, po czy maseczki, bo tam faktycznie te płyny były. Tak. I, yy, I tak. jakby Ci ludzie zdali egzamin, myśmy zdali egzamin. Ale czy właśnie taka władza spółki zdała egzamin, która przede wszystkim patrzyła, jak to pr obsłużyć, jak wspomóc kandydata na prezydenta? Już nie pomnę, że y, tam przecież na media społecznościowe Daniela Obajtka i Orlenu były wrzucane. Na pewno Daniela Obajtka były wrzucane różne nagrania, filmiki. Prezydent jak wizytujący tak, tamtą wizytują, taśmę, która tak, robiła sprawdzają. płyny do dezynfekcji. Tak, więc, więc no, wielkie kłaniam się dla Jacka, za to, Że opublikował coś, co pokazuje jakiś kawałek państwa, władzy państwa, która w tak trudnej sytuacji no, zachowywała się tak, jak każdy może zobaczyć, i każdy może sobie sam odpowiedzieć na pytanie, no dobrze, co go wzburza w. Ale właśnie czy to w takim razie nie powinno teraz skreślić Daniela Obajtka z tej listy potencjalnych kandydatów do Parlamentu Europejskiego? Czy powinno? Znaczy to powinno, Ta, ale czy skreśli? Powinno. W oczach prezesa, bo wiadomo kto te listy układa. W oczach prezesa nie skreśli. Pytanie jest, na ile silne będą wewnętrzne walki i frakcje. Ja mam poczucie, że jeżeli prezes Jarosław Kaczyński obiecał Danielowi Obajtkowi to miejsce, a naprawdę już i po, no, po, po milionie kolejnych różnych praw, afer, które wychodziły w ostatnich czy miesiącach, tygodniach, czy latach na temat Daniela Obajtka, to Jarosław Kaczyński wciąż go chwalił i mówił, jak to było, Daniel wszystko, wszystko zrobię. zrobię, Obajtek. Tak. Nie, wszystko mogę, Obajtek, tak. raz się pomylił, nic nie mogę, Obajtek. Obajtek, tak, to było Więc, jeszcze jak e, Daniel Obajtek był wójtem tak w Więc ja raczej mam, nie mam wątpliwości, żeby jakieś takie sprawy e, na to wpłynęły. Plus też powiedzmy sobie uczciwie, te sprawy nadzorowały służby jeszcze za czasów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Co wystawia bardzo dobrą, dobre świadectwo tym konkretnym agentom, którzy zajmowali się tą sprawą i dążyli mimo odmowy do tego, żeby sprawa została wszczęta. Choć też trudno mi sobie wyobrazić, żeby Maciej Wąsik i, i, i to mówię tylko o swoich spekulacjach, żeby oni nie wiedzieli, że takie operacje, jeśli chodzi czy o Buraka, Obajtka nigdy, były prowadzone. Nigdy oba za Obajtkiem nie przepadali. On no co więcej, nie... w ostatnich tygodniach już, już przed wyborami, kiedy już Kampania rozgrzana była do czerwoności. Wydawali, czy służby im podległe, wydawały bardzo konkretne opinie dotyczące decyzji Daniela Obajtka biznesowych. Więc, więc, ale ja znam, znam historie dotyczące innych panów, na przykład pana Łukasza Mezy, które wzburzały Macieja, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Co więcej, na gremiach partyjnych Mariusz Kamiński. I, i wspomniany Maciej Wąsik podnosili sprzeciw wobec na przykład pana Meize i nie miało to kompletnie na Jarosława Kaczyńskiego wpływu, więc ba bardziej to oni Mieli zejść na margines. Niektórzy w prawie sprawiedliwości mówią nawet, że gdyby nie ta sprawa wyroku i to, co się wydarzyło wokół nich, to byliby już na bardzo, bardzo, bardzo na marginesie. A propos Mejzy, zmarł Tomasz Guzowski. Tomasz Guzowski to była Działam, ta osoba, tak. którą poznaliśmy podczas tej dziwnej, dość żenującej konferencji, po tym jak Szymon Jadczak opisał przekręty Łukasza Mejzy. Naprawdę obrzydliwe przekręty, bo um, próba zarabiania na ludziach chorych, a jeszcze na rodzicach chorych dzieci, którzy wiadomo, że dramatycznie szukają wszędzie, gdzie się tylko da dla swoich dzieci ratunku. No i Pan Tomasz Guzowski to był ten człowiek, który tam wjechał na wózku i wstał i powiedział, że dzięki Łukaszowi Mejzie i tym terapiom, które Łukasz Mej zaoferował właśnie, on wyzdrowiał i że to w ogóle tam płakał na tej konferencji. Zmarł dzisiaj rano, chyba dzisiaj rano w każdym razie na pewno przed chwilą i jego brat Bartosz powiedział dokładnie tak, że terapia była fikcją, mistyfikacją, nic mu się po nie polepszyło, a prokuratura bada sprawę Mejs już trzeci rok, i na razie nic się nie wydarzyło spektakularnego. No to jeśli pytasz mnie, co z Danielem Obajtkiem i z jego startem na listy, no to jeżeli Łukasz Mejza, który, wobec którego były takie oskarżenia, prokuratura prowadziła postępowanie w trakcie kampanii, znalazł się na listach, i też ta kampanię prowadził w wątpliwy sposób. Znalazł się na listach i dostał się do, do Sejmu, no to mamy odpowiedź czy Jarosławowi, Jarosławowi Kaczyńskiemu takie sprawy przedkazane. Tak, że taki. A w ogóle coś teraz z Majzał dzieje. Jak go w Sejmie. No właściwie był taki jakoś nie, nie jest. Jeszcze w poprzedniej kadencji on regularnie chodził do ówczesnego TVP-info i w ogóle był taki dosyć bezczelny, a teraz zauważyłam, że w ogóle jak w Sejmie raczej nie bywa i nigdzie się nie, nie pojawił. Ja przyznam szczerze. Chociaż miał podobno jakieś też problemy osobiste. Nie wiem, czy widziałeś, że jego partnerka też takie dramatyczne wpisy na mediach społecznościowych wrzucała, ale to oczywiście są takie prywatne sprawy. Nie chciałabym pani partnerki naruszać tutaj dóbr, ale, 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 ale się działo. No ale czy to myślisz, że taki Mejza na przykład, to, że on jest w Prawie i Sprawiedliwości, to jest wyraz desperacji wówczas prezesa Kaczyńskiego, który tak bardzo potrzebował takiej osoby? Bo tak mówią różni ludzie. Ja nie znam, o to od razu mówię prywatnie prezesa. Nigdy nie miałam okazji z nim rozmawiać. Parę razy go próbowałam zaprosić do różnych mediów, nigdy mi się to nie udało, um, ale słyszałam takie głosy, że jeszcze parę lat temu nie byłoby mowy o tym, żeby w Prawie i Sprawiedliwości było miejsce dla kogoś takiego jak Łukasz Majza. Ja Łukasz Majza miał tam dalsze stanowisko, ja mam da, da, dalsze miejsce na liście, ale wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński, jeśli dostaje od, jeśli on nie ma żadnych czy osobistych przekonań, czy ktoś dla niego ważny, z kim on się liczy, nie przekonał go, że miejsce dla tego osobnika nie powinno znaleźć się na listach, a tak też się zdarza, i tak też się zdarzało w tych, w tych wyborach. To jeśli taka sytuacja nie ma miejsca, to, to i, i on nie ma jakichś takich przekonań, czy ja wiem, że wtedy jak Mejza był wiceministrem i ta sprawa wybuchła, to on przedstawił jakąś taką wersję prezesowi Kaczyńskiemu, a i pośrednicy to przekazywali, że, no, że on jest właśnie niewinny, że to że on, że, on że, to, że to nie jest do końca tak, jak Szymoniaczak to opisał, no to, to Kaczyński nie ma z tym większego problemu. Poza tym, ja mam też takie poczucie, że nawet wcześniej, nawet przez po tych poprzednich latach czy poprzednich kadencjach, Jarosław Kaczyński też lubił mieć na swoich listach takich ludzi, od których, po, bo polityczne życie ich zależy od niego wówczas, bo on może zdecydować, czy. No, już teraz nie, bo prokuratura jemu nie podlega, ale czy dane śledztwo jest, będzie wszczęte, czy nie będzie wszczęte? Nie Kaczyńskiej bezpośrednio, ale podległemu instytucje Także, także nie, myślę, że jemu to, jemu to nie przeszkadza kompletnie. Bardzo bym chciała, żeby teraz ta prokuratura, która się zmienia, jednak nieco sprawniej zajęła się sprawą pana Meizy i tych terapii. sprawdziła, które... jeśli tak. są zarzuty, a te przedstawiane w tekstach Szymona są bardzo konkretne. To no tutaj nie ma na co czekać, tak? Bo ja zawsze sobie tak yy, myślę, że jeżeli jest prokuratura, która prowadzi śledztwo, ma dowody, stawia zarzuty, potem idzie to do, formułuje akt to oskarżenia, to skarżenia trafia do sądu i, i sąd niezależny ocenia, no to jest jasna droga, tak? w momencie, kiedy, kiedy to jest w jakiś sposób prokuraturze, w prokuraturze blokowane, no to wtedy mamy prawo podejrzewać, że to są polityczne naciski, które to yy, czy blokują, czy uniemożliwiają postawienie Czy zarzutów, czy formułowanie potem aktu No na pewno będziemy się panu Mejzie przyglądać, bo to nie jest postać, o której my jako dziennikarze zapomnimy. Że... A dzisiaj w Sejmie jest większość, która jeśli wniosek o uchylenie immunitetu trafi, więc mam poczucie, że nie będzie miała wątpliwości, żeby to, żeby to no, zrobić. No myślę, że więc... komu jak komu, ale Łukaszowi i Mejzie na pewno nikt nie będzie miał wątpliwości, żeby uchylać immunitet. A dzisiejsze oglądałaś dzisiejsze obrady komisji Sejmowej Komisji Śledczej dotyczącej wyborów kopertowych? Tak jest. No i jak tam? Co tam słychać? Ja w ogóle jestem fanką Komisji Śledczych i wiem, Wiem, że niektórzy uważają, że część powinna powstać, że na przykład właśnie sprawa wyborów kopertowych jest oczywista, bo znamy te historie dość dobrze z relacji już wcześniejszych, mm -hmm. czy medialnych, czy, czy wypowiedzi konkretnych polityków, ale mam takie poczucie, że w tych czasach, kiedy no, mieliśmy lata, kiedy szczególnie telewizja polska nie pokazywała wszystkiego, co się działo, czy w Sejmie, czy, czy wokół różnych spraw i afer, to uważam, że nawet jeśli pewne rzeczy, które są części Polakom znane, wybrzmią i, i, i zostaną wypowiedziane na, na forum takiej komisji, to, to dobrze. No mam takie, mam takie podzielone uczucia, bo ta część dotycząca Pawła Kukiza, bo pierwszym przesłuchiwanym był Paweł Kukiz, to oglądałam, tak. to miałam takie poczucie, że część tych przepytujących posłów koalicji rządowej nie była dobrze przygotowana, że on potrafił ich, ich pytania zbić i powiedzieć, no w sumie po co mnie tu zaprosiliście, jak ja nie mam nic do powiedzenia, a wszystko co miałem do powiedzenia to napisałem na w moim komentarzu, gdzie tym komentarzu sprzed lat, kiedy... tak, tak to, to ten komentarz, w którym napisał dokładnie, że Jarosław Kaczyński uparł się, żeby za wszelką cenę, nawet niezgodnie z prawem, bezpieczeństwem, publicznym i zdrowym rozsądkiem, zrobić wybory prezydenckie w maju i wysyła swoje popychadła, by korumpowały, kupowały albo zastraszały posłów. Chociaż dzisiaj mówił, że no, on wtedy był zdenerwowany, ale teraz już nie może sobie no tego właśnie fakta, przypomnieć no i, tej i emocji. To jest ta druga część jego, jego przesłuchania, kiedy wydaje mi się, że Magdalena Felix z, z, zaczęła mu zadawać pytania i trochę tak w poprzek poszła jego linii obrony, że generalnie to system jest winny i w ogóle, że wszyscy politycy i Kaczyński i Tusk są, upraszczam, ale generalnie winni, skorumpowani. No, że... Znany antysystemowiec, hmm. który się świetnie w tym systemie odnalazł. Tak. Ym, no dokładnie tak. tak, u boku Jarosława Kaczyńskiego. To, o Jezus, ja pamiętam te konferencje i te wypowiedzi, że on nigdy do ani jednego posła i że prędzej go tam głównie coś niż on przejdzie. Widać, że też ma elastyczny dosyć kręgosłup, ale zeznawał też dzisiaj były prezes poczty Tomasz masz. I to Zdzikot. było ciekawe. No? I to było bardzo ciekawe, bo w bardzo krótkich kilku pytaniach komisja, wydaje mi się, udowodniła, że partia rządząca wówczas Prawo i Sprawiedliwość robiła wszystko, żeby zorganizować te wybory. Nie patrząc na umowy, na prawo. Pisała prawo na kolanie po to, żeby tylko po prostu to przeprowadzić. I wybrała byłego wiceministra na prezesa poczty. Mm -hmm. tu, tu konkretnie to była nominacja głównie Jacka Sasina. A ten pan przyszedł i generalnie powiedział im tak, dam radę to zorganizować. I naj, najciekawsze na przykład były takie szczegółowe pytania: no a jak? Tak? No, że na przykład taki był podobno pomysł, że dwóch będzie dwóch listonoszy z jednym, znaczy rozdawało te, te pakiety wyborcze. I w momencie, na kiedy nie będzie skrzynki pocztowej albo nie będzie można jakoś tam włożyć do skrzynki pocztowej, no to oni wtedy będą próbowali się skontaktować, więc może zapukają do mieszkania. No ja pamiętam wtedy, bo robiliśmy masę tematów i generalnie Poczta Polska, jej, główne jej wątpliwości, listonoszy takich szeregowych, którzy się bali wtedy odsywać, mówili, że po prostu ich jest za mało, że to, nie są w stanie tego zrobić, bo o ile w Warszawie może panowie politycy, czy w dużych miastach wydaje mi się, że skrzynki pocztowe są jakie są, ale na wsi to jest tak, że to są. Czy w małych miastach, że to są po prostu gdzieś szynki pocztowe przy drodze i tamto. I, I zagrożenie byłoby takie, że te, te, te materiały by wpływały po, po ulicach i to by kompromitowało i, i, sam, i instytucje i jaką i są wybory, i, 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 i sam ten, ten moment wyboru prezydenta, a potem ewentualnie prezydenta wybranego właśnie w taki sposób. No i generalnie temu byłemu prezesowi już Poczty Polskiej kompletnie to nie przeszkadzało. To znaczy na pytania. No, ale nie ma pan doświadczenia pracy w Poczcie Polskiej? No nie. No, no ale to na jakiej podstawie pan twierdził, że to się da zorganizować? No i on tam się wił. A czy próbował się pan, kont pan kontaktować w jakikolwiek sposób z Państwową Komisją Wyborczą? jest Nie. Które nie. <laughs> I taki punkt, to właśnie tak oba obalało tą partyzancką prowizorkę, to co się wtedy działo. I zresztą pan prezes przyznał, że brał udział w spotkaniu w Naradzie Politycznej Wówczas tak, dotyczącej z, tych wyborów. I on generalnie tak siedział. Tym tym. Tak, siedział i miał tam generalnie potakiwać, że, jeżeli, że, że, że gdyby był zapytany, czy to się da, to, to tak się da. A, a pana poprzedniego, poprzednika jego na funkcji prezesa Poczty Polskiej, który, który też zeznawał już przed tą komisją i, i był no, delikatnie mówiąc, mocno sceptyczny co do możliwości zorganizowania takich wyborów, no to on mówił generalnie, że, on, że to on ma takie zdanie, on miał inne. Dobrze, że nie sprawdziliśmy tego. Tak, oczywiście, no, jak... dobrze, chociaż ja tak paradoksalnie chciałabym to zobaczyć w jakiejś takiej alternatywnej rzeczywistości, żeby, ja zobaczyć jak, więc, jak, jak, jak żeby Państwo płaczli i nie przestrywali. Nie by to wyglądało, bo wrażenie, że wyglądałoby to strasznie. Ale to jeszcze tylko, jakbym ci mogła od Was słowa komentarza poprosić w sprawie tego, co się działo w zeszłym tygodniu na komisjach śledczych, bo było bardzo ciekawie, zarówno na tej dotyczącej afery wizowej, na której pojawił się Piotr Wawrzyk i wszyscy na te zeznania Piotra Wawrzyka czekali i w ogóle miało być tak super, a potem okazało się, że Piotr Wawrzyk odmówił składania zeznań, ale za to potem przyszedł pan Edgar Kobos, który absolutnie nie odmówił składania zeznań, wprost przeciwnie. Co więcej, po, więcej potwierdził, że afera była. Tak, a potem następnego dnia jeszcze były konsul i były wicekonsul, właściwie potwierdzili wszystkie doniesienia prasowe, te dotyczące ekipy z Indii filmowej, niedoszłej, w ogóle niesamowita historia, ale mieliśmy też komisję dotyczącą Pegasusa i tam z kolei mieliśmy zderzenie Ewy Wrzosek, prokuratorki, która wszczynała śledztwo doty dotyczące um, nie, nie Pegazusa, tylko do wyborów kopertowych. Tak. tak, tak, tak. Ewa Wrzosek, która tak mi się skarżyła, bo ona przecież była kilku, inwigilowana Pegasusem. Tak. tak. I po trzech godzinach pani Edyta Dudzińska, też prokuratorka, umorzyła to śledztwo. Która, która zrobiła na tobie większe wrażenie? Która komisja, czy one w ogóle można je porównywać, ta um, widowa i ta kopertowa? No. Łączy je jedno, że w obu przypadkach politycy PiS-u w tamtym czasie, zresztą pegazusowa, która w tym tygodniu też się zbiera, ale tam jeszcze nie będzie świadków, ale też się zbiera w, bodajże w środę, to wszystkie jej łączy to, że na w pewnym etapie politycy PiSu, wówczas rządzący przekonywali nas w stu że w ogóle ani afery nie ma, ani tej wizowej, ani w ogóle wybory kopertowe. To wszystko zgodnie z prawem miało się odbyć i, i w ogóle wszystko jest super przygotowane, a Pegasus to w ogóle nie istnieje taki program i o co w ogóle nam chodzi. Taki tym pega Pegasus taki Pegazus z tydłami, tak ha, ha, ha. Gra, tak. I, e, więc w, konsola, e, przepraszam. Konsola. konsola. przepraszam To jakby podstawa, podstawa lata podstawa, 90., konsola. Tak, grałam nawet tam, <laughs> tak. E, 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 więc wracając, to wszyscy oni dementowali wtedy istnienie tych afer na tamtym etapie, i no tak, a one wszystkie nie dość, że się odbyły, to czy się wydarzyły, jej uczestnikami, bohaterami e, byli politycy, czy ludzie związani z tą władzą, to na końcu, w każdym z tych przypadków, e, Przynajmniej na tym etapie widzimy nadużycia władzy Prawa i Sprawiedliwości. A wracając do tego Twojego pytania o te zeszłotygodniowe komisje, to ja jestem ciekawa, co dalej się wydarzy na tej wizowej. Bo jak ta afera wybuchała, ja. Mocno się tym interesowałam i też nabierałam dużo wątpliwości do tych wielkich liczb podawanych przez polityków Koalicji obywatelskiej, którzy tam wykrzykiwali o, o setkach tysięcy nielegalnych imigrantów, którzy przekraczali naszą granicę, czy mieli dostęp do tych wiz, a znowu w odpowiedzi nawet taka była precyzyjna liczba tam 260 kilka, o których mówił Mateusz Morawiecki. Ja jestem bardzo ciekawa, jak na przykład on stanie przed tą komisją. Albo minister rał, i co oni powiedzą, co oni wtedy wiedzieli, bo to, że wiedzieli, to ja jestem absolutnie o tym przekonana, bo yy, no bo potem była długa i mozolna próba zagaszania tego, co się działo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Prób, też oczywiście dymisja ministra Wawrzyka przed, e, wyborami, przed wyborami, co Ale wie... już po ostatnim głosowaniu w Sejmie, żeby nie było. Żeby nie było tak. przypadkiem, że komuś tam się palec omsknie. Co więcej, jak ja pojechałam wtedy na konwencję. Yy, do rejonu, gdzie pan Wawrzyk miał startować, to jego plakaty już wisiały, bo on no, niestety jeszcze no, wtedy wiedział, że nie wystartuje, ale nie zdążył jeszcze ściągnąć plakatów, y, które, które już były przygotowane na kampanię prawie wyborczą. Prawie, ale prawie. Y, <laughs> więc mnie nie dziwi, że on nie zeznawał y, przed tą komisją, chociaż obiecywał, że w Radiu Z, tak? Tak, tak w, tak, w Radiu Z był chyba ta, i Radka Grucy, tak, tam był taki był, wywiad, tam że tam, w ogóle, wtedy taki był z Brodą. Tak, tak, open w ogóle... będzie i będzie odpowiadał tak. na każde pytanie. No tam nie okazał się. Ale potem miał postawione zarzuty, jak mówiły gadzie języki, właśnie po to te zarzuty miał postawione, bo on przecież nie trafił do aresztu, żeby móc właśnie odmówić składania zeznań. Ale pan Edgar Kobos, który walczy o, o status małego świadka koronnego ma inne podejście do tej sprawy. Zresztą pojawił się w towarzystwie jednego z prawników, Daniela Obajtka, na, na, na tych zeznaniach, co też jest bardzo ciekawe. No na pewno czekamy na tą komisję dotyczącą Pegasusa, bo tam pierwszym świadkiem 15 marca ma być Jarosław Kaczyński. Ja bardzo jestem ciekawa tych zeznań, bardzo jestem ciekawa, co tam się wydarzy. Szczególnie, że jeżeli... Pytanie, czy Jarosław Kaczyński będzie z jakimś pełnomocnikiem, który będzie mówił, co tam będzie go blokował, bo mam poczucie, że jeżeli pytania konkretne padną to prezes się może zdenerwować albo po prostu poczuć się wywołany do tablicy, żeby coś komentować, dementować, przedstawiać swój punkt widzenia. No Myślę, no, ci że to co może to re jest oględa oglądalność Prezes komisji. stanie jest e... Trudno sprowokować? No nie działu. jest, a są w koalicji politycy, hmm. którzy naprawdę są nieźli w prowokowaniu prezesa, i myślę, że oni tego będą chcieli. Ostatnia sprawa, bo obiecałam, że do tego wrócimy. Francja jako pierwszy kraj na świecie zagwarantował swoim obywatelkom prawo do aborcji. W Konstytucji. W Konstytucji, tak. I to, ma konstytucji, to jest najważniejsze tego marca. To ma wejść 8 marca. Dzisiaj być 7 marca. No podjęta, właśnie, tak. bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało u nas. Zwłaszcza, że no, jeśli potwierdzi się to, o czym się mówiło wcześniej, to te czytania będą wieczorem 7 marca, czyli my 8 marca możemy coś więcej wiedzieć, no ale ja obawiam się, że. Będziemy czekać pewnie do zmiany prezydenta, ale tutaj nasza słuchaczka, Wicka właściwie Anna Ansan zadała takie pytanie, czy nie można wyjąć projektu samego prezydenta i ten próbować przegłosować. Najpierw powinien podpisać swój projekt. Tu chodzi, jak rozumiem, o ten projekt, o którym wspominałam po ogłoszeniu wyroku, prezydent zaproponował takie rozwiązanie, że jednak, jak ta wada płodu, czyli ta przesłanka, która została usunięta, będzie bardzo poważna, to po konsultacji z psychiatrą, chyba jeśli dobrze pamiętam, ten tak. projekt ciąży że będzie można przerwać. Tego projektu już nie ma, nie, ale może. On był w, w zeszłej kadencji. Tak, tego więc... Więc już nie ma, ale może faktycznie to jest jakaś droga do kompromisu. Czy, absolutnie, czy to jakichś jest... formalnych kwestii. To ja też nie wiem, czy w, w tej nowej koalicji rządowej byłaby większość za, tylko dla takiego projektu. Myślę sobie w takim sensie, że to po prostu byłoby dużo, dużo za mało. Ja, ja... Ja bym chciała, żeby z tego Sejmu, a potem z Senatu wyszedł jakikolwiek projekt tej koalicji rządowej i żeby to nie trwało długie, długie miesiące, żeby był to mądry, rozsądny projekt, a mam takie poczucie, że jak on trafi w przemyślanej wersji przede wszystkim stojący na Straży Bezpieczeństwa Kobiet do prezydenta, no właśnie... Mówiłaś o, o, tym, o, o, ty, o tym 8 marca. 8 marca wiem, że przed płacem Prezydenckim ma się odbyć też protest dotyczący takiej próby nacisku mm. na prezydenta, jeśli chodzi o podpisanie projektu ustawy o tabletce Dzień Po. Ja mam poczucie, że to byłby już prez problem prezydenta. I, I to on by się wtedy mierzył z głosem kobiet. No, Kobiety i byłabym ciekawa, jak on, by się, jakby on się z tym mierzył. Zwłaszcza, że wszystkie sondaże pokazują, że paradoksalnie po tym wyroku z 2020 roku społeczeństwo się bardzo zliberalizowało, jeśli chodzi o, o prawo do przerywania ciąży, i też zastanawiam się, znaczy też wydaje mi się, że to byłaby bardzo trudna sytuacja dla prezydenta, gdyby wyszedł z dużym poparciem sensowny projekt, który wiadomo by było, że ma również za sobą poparcie społeczne, i on by był wtedy. Wtedy faktycznie tym hamulcowym, który by powiedział nie, ja przez najbliższe półtora roku tego nie podpiszę i koniec, i musicie tak, czekać. Tak, i to myślę, że to jest właśnie ten, to, co się powinno wydarzyć, jeśli chodzi o ten parlament, i wydaje mi się, że i tu nie przesądzam o, o ostatecznej wersji tego, tego, tej ustawy. Mam takie poczucie, że no, że po prostu to sejm jest też winien wyborczynią, żeby dać w tej sprawie bardzo konkretny głos w formie zmiany prawa, bo niezależnie, i to jest oczywiste, że trzecia droga szła z hasłem referendum. Co mm -hmm. ciekawe, prezydent Francji właśnie. Mm, Zdecydował się o wpisaniu tego do konstytucji, a nie, oczywiście, ze za zgodą, za zgodą parlamentów, a nie referendum, bo uznał, że przy dzisiejszej, i ten argument mnie bardzo zaciekawił, że przy dzisiejszej, przy dzisiejszych fake newsach, przy, przy for, debacie, gdzie fałszywe głosy, czy radykalne głosy, dzięki internetowi, różnym Manipulacją czy pieniądzą mogą być dominującymi głosami w debacie a nie i, i po prostu zafałszowywać mhm. rzeczywistość, a to, ta w referendum w różnych kampaniach ma znaczenie, to po prostu powiedział, że, że to nie jest kwestia dyskutowalna w referendum. Mówię o, o prawach kobiet, więc mam takie poczucie, że, że niezależnie w jakiej formule ten projekt ustawy by, by wyszedł, to to ta zmiana prawa, która trafiłaby na biurko prezydenta, no byłaby dla niego, jeśli byłaby by zgodna z konstytucją i, i no, nie wątpię, że bo inaczej, ale gdyby po prostu była rozsądnym projektem prawnym zmiany prawa, to, to prezydent mógłby mieć problem. No to jest też to, z czego ja się obawiam, jeśli chodzi o referendum, bo z jednej strony trochę rozumiem ten argument, że no, gdyby było referendum, pytanie czy w ogóle byłoby wiążące i yy, zdecydowana większość opowiedziałaby się za liberalizacją prawa aborcyjnego, no to prezydent właściwie zostałby postawiony przed, yy, pod ścianą, no bo co, co? No, nie, nie... Tylko pytanie, w jakiej my byśmy byli kondycji po referendum. Ale właśnie ja się bardzo boję bałabym w takim przypadku kampanii referendalnej, tak. która moim zdaniem byłaby obrzydliwa i na przykład ta ohydna debata... jest po prostu kłamliwa i nieprawdziwa w milionie powodów. Jest taka... jest, jest... Spotkaliśmy się z tym w mikroskali przy tej tabletce. No właśnie to chciałam po. powiedzieć, no, ta debata była obrzydliwa. Tak. Yy, yy, ile I ile bardzo ktoś... trudno jest obalać fake newsy Przemysława Czarnka, który idzie i mówi yy, a można tam, czy tam prezydent, tak? Można iść do Solarium, jak, tam, nie, nie można iść tak. do Solarium, nie można pić Red Bulla. No nie można iść do Solarium, no bo to jest szkodliwe. Nie możesz pić Red Bulla, bo w jakimś formule, w jakimś wieku to jest, yy, ma takie konsekwencje. A tutaj masz yy, Masz, masz tabletkę, która jest przez różne organizacje akceptowalna, akceptowalna. No tak, poza tym zawsze jest fundamentalne pytanie, czyli co jest bardziej dla takiej piętnastolatki, stosując argumentację prezydenta, co jest większą bombą hormonalną? Ciąża? dla Czy przyjęcie jednorazowo antykoncepcji dzień Po, y, która y, no jest dopuszczalna w całej Europie niezależnie od wieku, oprócz Polski i Węgier? Też nie wydaje mi się nagle, żeby polskie 15-16 latki były głupsze niż niemieckie, francuskie czy hiszpańskie nastolatki, które mogą z tej y, antykoncepcji korzystać i żadne y, badania nie wskazują na to, że one korzystają z niej nieodpowiedzialnie i że biorą ją cztery razy w miesiącu i że w ogóle tam się dzieje jakie straszne. Rzeczy, bo tak po prostu nie jest, no, ale właśnie ta ohydna debata, te jakieś w ogóle dziwne aluzje, że no tutaj do Marułkowicza ciekawy jestem, ile tam, dlaczego, czy pan chce uprawiać seks z piętnastolatkami, skoro panu zależy na tej, na tej antykoncepcji awaryjnej. Że to jest tylko przedsmak tego, co byśmy mieli przy okazji debaty dotyczącej aborcji, tam by się włączyła kaja godek, wszystkie te środowiska no, ona by się wyjechałyby. Na te, ulicach wszystkie różnych, wyjechałyby te na różną busy, skalę. te plakaty mhm. i byłoby to obrzydliwe, więc też nie uważam, żeby. Bo... Boże, jaki dźwięk to krzesło moje zaczęło wydawać, słyszysz? W ogóle, ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale my jesteśmy w nowym studiu. Tego może nie widać tak do końca, bo jest green screen i mamy cały czas to piękne. <laughs> Marek krzesło mi pierdzi. No. Nie, ona ze sobą rozmawia, akceptuje, Podoba mu się to, co. co to, jest, to jest pora, żeby kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Jeszcze na koniec podziękuję, bo dostałyśmy super naklejki od Agnodara, od małej cholery, która pisze super duet, oby częściej. Ja też mam nadzieję, że Dziękuję częściej. Bardzo. RT, um, który proponuje odebranie paszportu. Bajtkowi I również od Kota Prezesa, który nas regularnie ogląda i który pisze, Miał. Ja prezesa znam, nie ma czego żałować, że nie miała pani okazji go poznać. Mhm. Dziękuję bardzo, Panie Kocie, i dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnią w tym studiu, e, które jest bardzo przyjemne i myślę, że tutaj będzie Potęcam. coraz piękniej też wizualnie ze wszystkim. E, Arleta Zalewska, Fakty TVN oraz podcast Wybory Kobiet, który Kłaniam jest bardzo ciekawy nisko. i też państwu bardzo go polecam jako wierna słuchaczka tego właśnie podcastu. Bardzo dziękuję za obecność dzisiaj, za aktywność, pytania, naklejki, pozdrowienia, wszystkie komplementy do mojej dzisiejszej gościni, jak najbardziej zasłużone. Jutro 21 Studio Wyborcze będę tu, już, <gryw> będę tu również ja. Dziękuję i życzę spokojnej nocy. Ten program Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.